Ciao, buongiorno. Dzisiaj pokażę wam, jak korzystać z giełdy zdecentralizowanej Apex, czyli właściwie jednej z najlepszych zdecentralizowanych giełd kryptowalut. Omówię ci, jak krok po kroku przejść rejestrację, jak podpiąć swój MetaMask pod tą giełdę, w jaki sposób obsłużyć cały panel tej giełdy, no i jak dokonywać swojego pierwszego depozytu oraz wypłat na swój portfel, chociażby MetaMaskowy. Pokażę ci też, w jaki sposób możesz handlować, czyli grać longi i shorty na futuresach z dźwignią, no i jak zarządzać ryzykiem i w pewnym momencie tego filmu podzielę się z Tobą bardzo ciekawymi bonusami specjalnie dla naszej społeczności, ale tylko dla 100 pierwszych osób, gdzie będzie możliwość odebrania nawet do 100 dolarów na swój portfel. Także zaczynamy i zostań ze mną do końca. I została jeszcze jedna rzecz, o której nie wspomniałem, którą jesteś w stanie zrobić tu i teraz, żeby lepiej wykorzystać ten poradnik i dać mi znać, czy Ci się podobało. Kliknij w tym momencie łapkę w górę oraz przycisk subskrypcji, żeby kolejne poradniki właśnie z tej sekcji, czy to tradingowej, czy ogólnie kryptowalutowej, nigdy Ci nie umknęły, a my przechodzimy już do samego mięsa. Zacznijmy od tego, czym właściwie jest Apex. A Apex jest to zdecentralizowana giełda kryptowalut, która współpracuje z naszym partnerem, z partnerem tego odcinka, czyli z giełdą Bybit. I jest to rozwiązanie głównie dla osób, które z jakiegoś powodu nie mogą handlować na Bybitie, na przykład mieszkają w Wielkiej Brytanii albo po prostu chcą handlować bez żadnego KYC, bo właśnie giełda zdecentralizowana daje taką możliwość. Jeśli chodzi o samego Bybita, to właśnie Bybit daje płynność Apexowi, czyli po prostu wspiera ich finansowo no i razem kooperują również w tym zakresie IT. Dzięki temu, że mamy tutaj wpływ teamu Bybita na Apexa, znajdziemy tutaj bardzo wiele podobieństw, które jeśli korzystasz z giełdy Bybit, pozwolą Ci od razu wejść w cały ten ekosystem i z łatwością Dokonywać swoich pierwszych transakcji, co przełoży się na to, że będziesz w stanie łatwiej, szybciej i sprawniej wdrożyć się w cały ten ekosystem. I dodatkowo co bardzo ważne, tutaj nie przechowujesz swoich środków na koncie giełdowym, tylko zawsze trzymasz je na swoim portfelu Metamask, dzięki czemu masz pełną kontrolę nad swoimi finansami. To bardzo duża przewaga, jeśli chodzi o bezpieczeństwo swoich środków, więc uważam, że warto sprawdzić tą giełdę, a ja teraz pokażę Ci krok po kroku, co należy zrobić, żeby płacić pieniądze, otworzyć swoją pierwszą transakcję oraz jak te pieniądze ze powrotem wypłacić na swój MetaMask. Zaczynamy. Pierwszą rzecz, którą należy zrobić, no to wjeżdżasz teraz w opis pod tym filmem, no i klikasz pierwszy link w opisie, aby przekierowało cię właśnie na tę stronę. Teraz klikamy sobie w Apex Omni, przechodzimy na główną stronę Apexa, czyli raz jeszcze klikamy właśnie logo w tym miejscu. Następnie przechodzimy sobie do platformy Pro i teraz zaczyna się cała zabawa. Zaczniemy od tego, ażeby podłączyć właśnie swój wallet, tak jak tutaj mamy w samouczku. Następnie przejdziemy do kolejnych kroków. Jeśli chciałbyś skorzystać, w... Właśnie z tego bonusu na 100 dolarów dla pierwszych 100 osób, lub skorzystać z 10% cashbacku na Twoje prowizje, no to kliknięcie w link w opisie jest niezbędne. I pierwszy krok, który de facto jest też rejestracją, ponieważ z racji tego, że jest to zdecentralizowana giełda bez KYC, nie potrzebujesz tutaj podawać swojego maila, swoich danych osobowych, dowodów osobistych, nic. Jedyne, co potrzeba zrobić, to po prostu podpiąć swój portfel. I to jest pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy, kiedy przechodzisz z giełdy scentralizowanej, takiej chociażby jak Bybit, na której pewnie grasz razem z nami Na giełdę zdecentralizowaną Rzuca się w oczy właśnie taki duży panel Connect Wallet Więc my przechodzimy teraz do podłączenia swojego portfela W naszym przypadku MetaMaska Właśnie do tej giełdy, żeby móc na niej handlować Jak widzisz masz do wyboru również wiele innych portfeli Również nawet portfel Bybit'a Jednak w tym wypadku, kiedy Bybit ma weryfikację KYC No to podpinanie tutaj tego walleta Byłoby już nie do końca tym takim graniem Bez żadnej weryfikacji KYC Więc przechodzimy sobie do podpięcia walletu MetaMask. A. Klikamy sobie Metamask i następnie czekamy na pełną weryfikację. Wybieramy sobie wallet, który chcemy podpiąć do naszego Metamaska. Ja wybieram właśnie ten numer 4. Klikamy sobie dalej, następnie potwierdź. Na ten moment nasz wallet został połączony. Jesteśmy poproszeni o przełączenie się na sieć Ethereum. Klikamy Switch Network i jesteśmy właśnie w fazie podpisywania tego połączenia, więc upewnij się, że mamy zaznaczone Remember Me. I klikamy Send Request lub po prostu podpisz. I teraz w Metamasku widzimy niebieski przy przycisk do podpisania. Pisania tego połączenia, jednak co bardzo ważne, sprawdź i upewnij się, że tutaj masz właśnie taki adres Pro Apex Exchange, i tak samo w tym miejscu, żeby nie zostać oskamowanym. Klikamy podpisz, no i właśnie jesteśmy podpięci do naszej giełdy, więc tutaj mam jeszcze informację. Jeśli chcesz, bo to nie jest obowiązkowe, możesz podać swojego e-maila, wtedy będziesz powiadamiany o różnych rzeczach związanych z Twoim kontem, z Twoją rozgrywką i z wieloma innymi rzeczami. Możesz kliknąć setup, nie musisz, nie będziemy tego robić, bo chcemy w pełni wykorzystać możliwości giełdy bez KYC. Okay. więc teraz po pierwszym kroku potrzebujemy wykonać drugi, czyli zdeponować środki na naszej giełdzie. Żeby to zrobić, potrzebujesz mieć jakieś środki na swoim koncie MetaMask. Jeśli nie wiesz jak to zrobić, jeśli nie wiesz w jaki sposób korzystać właśnie z MetaMask, jak wpłacić na niego pieniądze, potem z niego wypłacić, no to ten poradnik otwiera całą serię poradnikową, w której będą właśnie takie rzeczy tłumaczone. Będzie bardzo wiele poradników właśnie dla początkujących, w jaki sposób wykonywać przelewy, jak korzystać z portfela MetaMask i wiele więcej. Jeśli już pojawił się taki poradnik to właśnie teraz wyskoczyć ją w prawym górnym rogu, możesz sobie kliknąć, dokładnie prześledzić, w jaki sposób zasilić swojego Metamaska i jak z niego korzystać, jak dodawać tutaj sieci, różne inne tokeny, żeby chociażby potrafić deponować środki na giełdzie Apex. Więc na ten moment nie pozostaje nam nic innego, jak znaleźć przycisk deposit i po prostu go kliknąć. W tym momencie wybieramy sobie stable stablecoina, na którym będziemy grali. Czy to będzie USDC, czy USDT, to już jest Twoja prywatna sprawa. Ja na potrzeby tego poradnika wybiorę USDT, ponieważ to mam na swoim MetaMasku i oczywiście łańcuch, który został zmieniony, ponieważ ja będę używał BNB. Domyślnie jest to Ethereum, zmieniamy sobie na BNB. Teraz upewniamy się, że wpłacamy USDT, czyli te tokeny, które mamy na MetaMasku. No i wpisujemy sobie jakąś ilość, niech to będzie 20 USDT. Klikamy Confirm Deposit. No i czekamy. Oczywiście musimy potwierdzić tą transakcję na MetaMasku. Upewniamy się, że wszystko jest w porządku, klikamy Potwierdź. No i czekamy na wpłatę naszych pieniędzy. Wyskoczyła nam informacja z postępem w naszej wpłaty. Czekamy jeszcze kilka sekund i od Otrzymaliśmy informację, że nasz depozyt został potwierdzony i za chwilę będzie widoczny w naszym panelu. Dlatego teraz przechodzimy sobie do naszego panelu, czyli w górnej belce klikamy Dashboard, przechodzimy sobie do zakładki Profile no i widzimy, że mamy 40 USDT, ponieważ ja wcześniej przed nagrywaniem poradnika, żeby wszystko sprawdzić i upewnić się, że wszystko jest OK, płaciłem 20 USDT. Na ten moment mamy 40, czyli to, co teraz dopłaciliśmy, więc jedyne, co nam teraz pozostaje, to po prostu przejść do tradowania, ponieważ omawianie tego panelu nie jest na ten moment czymś kluczowym. Tutaj zależy nam na tym, żeby nauczyć się korzystać z tej giełdy, a całą resztę rzeczy możesz po prostu sobie przeklikać. Więc mamy dwie możliwości do wyboru: albo w sekcji positions wybieramy trade now, albo z sekcji górnej belki trade. Następnie wybieramy kontrakt, i tutaj w tym momencie decydujemy się na wybór stablecoina, którego wpłaciliśmy. W naszym wypadku jest to USDT, więc to sobie klikamy i przechodzimy do BTC USDT. Naszym oczom ukazuje się panel łudząco podobny do tego panelu z Bybita, więc jeśli grasz już z nami na Bybicie, no to jesteś w stanie zauważyć pewne podobieństwa, co ułatwi też tobie poruszanie się po całej platformie. Ja oczywiście za chwilę wszystko omówię, jednak gdybyś potrzebował jakiejkolwiek wiedzy z zakresu tradingu, z zakresu psychologii tradingu, w ogóle w jaki sposób podjąć swoją pierwszą pozycję, jak zagrać longi, shorty, jak dokonywać analizy technicznej na wykresie, no to zapraszam cię do naszego Discorda. Link do naszego Discorda znajdziesz w opisie pod tym filmem, będzie to drugi link w opisie. No i właśnie tutaj widzisz, znajdziesz wiele poradników, które pomogą ci rozpocząć swoją przygodę właśnie z tradingiem, z tym, żeby podejść do tego zdrowo, w odpowiedni sposób i żeby stać się traderem, który zaczyna zarabiać na rynku, chociażby w jaki sposób zarządzać ryzykiem. Dodatkowo na naszym Discordzie znajdziesz kanał chat tradingowy, gdzie ja ze wszystkimi innymi traderami oraz całą naszą społecznością, jak widzicie tutaj, pierwsze transakcje na Apexie, dzielę się tym, co widzimy na wykresie, rozmawiamy. Są tutaj osoby początkujące, zaawansowane, które ciągle sobie pomagają, dzielimy się swoimi spostrzeżeniami. Następnie mamy bardzo ważny kanał. Crypto Insights, który prowadzi właśnie sam świat krypto wraz ze swoją ekipą najlepszych w Polsce researcherów, gdzie dostaniesz najważniejsze informacje każdego dnia, nie musisz w ogóle szukać niczego na Discordzie, bo wszystko co najważniejsze znajdziesz właśnie na tym kanale. Dodatkowo jeśli interesują Cię airdropy, no to w jednym miejscu masz wyselekcjonowane airdropy z instrukcją krok po kroku, w jaki sposób z danego airdropa skorzystać. Zobacz, wszystko jest opisywane na bieżąco i tą przestrzeń prowadzi kilka osób z tego powodu, żebyś Ty był ciągle na bieżąco i żebyś dostawał jak najlepsze informacje. Następnie kanał analizy krypto, gdzie ja z naszymi traderami codziennie aktualizuję dla Was wykresy, żebyście wiedzieli, co się dzieje i jakie decyzje można byłoby podjąć w oparciu o analizę techniczną, oraz specjalne kanały naszych traderów, kanał Danielosa, gdzie on dzieli się swoim dziennikiem zagrań oraz kanał Pablo, gdzie codziennie dostajemy bardzo konkretną analizę rynku. No i dodatkowo, oczywiście, również dzienniczek Pablo, w jaki sposób on patrzy na rynek i jakie transakcje w danym momencie podejmuje. Wszystko to znajdziesz w opisie pod tym filmem. Przejdziemy sobie teraz właśnie do omówienia całego panelu. Tradingowego, żebyś wiedział, co tutaj jest, jak z tego korzystać, no i jak podjąć swoją pierwszą transakcję. Zaczynamy od lewej strony, klikając sobie na logo Bitcoina, czy na jego ticker, rozwija nam się pełna lista dostępnych altcoinów, kryptowalut, na których możemy właśnie tradować. Oczywiście możemy sobie tutaj wybrać pomiędzy USDT a USDC, para, do której będziemy rozgrywali. Następnie mamy aktualną cenę, index price, czyli cenę na OKX, Binance, Coinbase i Bybicie. Następnie mamy 24-godzinną zmianę, czyli cena Bitcoina w ciągu 24 godzin, wzrosła o 0,35%, następnie najwyższa cena w ciągu ostatnich 24 i najniższa cena w ciągu ostatnich 24 godzin. Następnie przechodzimy do pewnej rzeczy, która jest trochę bardziej zaawansowana, którą tłumaczyłem w innych poradnikach, o której również dużo mówimy na naszych codziennych live'ach z aktualizacji kryptowalut, więc mamy funding rate. W dużym skrócie jest to po prostu sytuacja, która przedstawia Ci, jakich zleceń jest więcej na rynku. Kiedy to funding rate jest dodatni oznacza to, że znacznie więcej zleceń na rynku mamy w pozycjach długich. Dodatkowo funding rate jest pewnym rodzajem prowizji, którą musisz zapłacić. Tylko pytanie teraz, kiedy musisz zapłacić. Teraz już biegnę ci z tłumaczeniem. Jeśli funding rate jest dodatni, co mówi o tym, że mamy więcej zleceń na long niż na short, na zakupy niż na sprzedaż, to w tym wypadku, żeby zrównoważyć rynek, to osoby, które są w pozycji długiej w longu, będą płaciły właśnie taki rodzaj prowizji od swojej wielkości transakcji dla osób, które są w pozycji short. Więc jeśli jesteś w longu, to będzie doliczona tobie dodatkowa prowizja w wysokości takiej. Na ten moment jest przedstawiona i zostanie naliczona za 46 minut, ponieważ tutaj widzimy zegar, który odlicza do ponownego naliczenia tej prowizji. Wielkość tej prowizji może być również zmienna. Tutaj chodzi o to, że jeśli chciałbyś trzymać pozycję bardzo długo, no to ta prowizja musi zostać uwzględniona w Twojej strategii tradingowej, w Twoim prowadzeniu pozycji. Przy krótkim terminie raczej nie ma ona tak dużego znaczenia, bo jak widzisz, to jest 0,0012, więc prawdopodobnie nie będzie ona aż tak istotna w konsekwencji kilkunastu godzin, bo Powiedzmy, ale w konsekwencji kilku dni czy kilkunastu dni już na pewno warto zwrócić uwagę. Sytuacja odwrotna, kiedy funding rate jest ujemny, oznacza, że więcej zleceń na rynku mamy w zleceniach krótkich, czyli w zleceniach sprzedaży. To oznacza, że jeśli jesteś w pozycji długiej, a funding rate jest ujemny, to osoby, które są w pozycji krótkiej, będą płaciły dodatkową prowizję, która trafi bezpośrednio do ciebie. Funding rate jest prowizją, która jest wymieniana bezpośrednio pomiędzy użytkownikami, nie ma nic związanego z prowizjami, które są na giełdzie. I jeśli chodzi o. Prowizje tradingowe na platformie Pro, czyli tą, którą na ten moment omawiamy, za chwilę powiem Ci jeszcze o drugiej. No to Maker Fito 0,02%, Taker 0,05%. Innymi słowy, Maker, czyli osoba, która dodaje płynności do giełdy, czyli zlecenie limit, to prowizja na transakcję wynosi 2 setne taker, czyli osoba, która zabiera tą płynność, czyli bierze zlecenie bezpośrednio z marketu, tak zwany market order, no to jest na poziomie 0.05. Są to bardzo zbliżone prowizje właśnie do prowizji na giełdzie Bybit, wręcz prawie, że identyczne. Jednak mamy jeszcze jedną ciekawą rzecz. Z racji tego, że wszedł również w życie niejako drugi rodzaj platformy, czyli Apex Omni, no to w tym momencie mamy celebrację uruchomienia tego Apex Omni i te prowizje są tutaj o połowę tańsze, jeśli chodzi o takera, czyli przy zleceniu market, zapłacisz tylko 0.025%, a na platformie pro zapłacisz 0.05%, a maker, czyli osoba, która dodaje płynności do rynku, czyli osoba biorąca swoje zlecenia przez limit order, nie zapłaci tych prowizji w ogóle. Oczywiście na ten moment tak to wygląda, na moment 26 czerwca. Być może w przyszłości te poziomy się po prostu zmienią. No i uwaga, uwaga, teraz kolejna rzecz wyłącznie dla osób, które skorzystają z pierwszego linka w opisie, żeby przejść do giełdy Apex. Mianowicie od tych prowizji, o których mówiłem Wam przed chwilą, będziecie dostawali jeszcze 10% zniżki, więc to dodatkowa, bardzo duża korzyść, jeśli chodzi o rozgrywkę, szczególnie na futuresach i na dźwigni. I kiedy już mówimy o Apex Omni, no to opowiem Ci tylko o kilku różnicach, które są pomiędzy Apex Omni a Apex Pro, ponieważ Apex Omni zostało wprowadzone dosłownie kilka tygodni temu. Przechodząc sobie do Apex Omni, widzimy jedną ważną różnicę. Jeśli chodzi o dashboard, to kluczem jest tutaj to, że kiedy klikniemy sobie profile, to widzimy, widzimy również. Pod tego nie ma na platformie Apex Pro. To jest pierwsza różnica. I Jak podłączymy sobie teraz portfel pod Spota, no to widzimy bardzo ważna informacja, którą dostaliśmy od timu. Spot będzie wprowadzony w najbliższej przyszłości. Więc jeśli potrzebujesz informacji na bieżąco, to my na pewno taką informację podamy na naszym Discordzie. Kolejną różnicą, jeśli chodzi o Apex Omni, mamy to, że mamy tutaj więcej dostępnych par do tradowania. Zobacz jak tutaj mamy długą listę, a tak wygląda to w porównaniu do wersji Pro. Ta lista jest znacznie krótsza. Mało tego, na platformie Omni mamy większą płynność, czyli zlecenia w dużym uproszczeniu realizują się szybciej, innymi słowy też realizują się znacznie częściej w cenie, po której konkretnie chcecie wejść lub wyjść z rynku. I jeszcze dodatkowa ciekawostka, którą dostaliśmy od zarządu Apexa, to to, że pracują oni nad stworzeniem własnego walleta, bardzo podobnego jak MetaMask, więc to też ciekawa informacja, że ciągle ten Apex będzie się rozwijał. Ostatnia różnica, którą ja zauważyłem, to ilość sieci na ten moment na Apex Omni mamy Arbitrum, BSC i Ethereum, a na Pro mamy tych sieci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, czyli 7 do 3. To są te główne różnice. Poza tym te platformy nie różnią się od siebie praktycznie niczym. Przechodzimy już do omawiania panelu tradingowego na Apex Pro, który jest identyczny z panelem na Apex Omni i którego Ty wybierzesz tak naprawdę zależy od ciebie. De facto będzie to prawdopodobnie predestynowane tym, jakiego coina będziesz chciał rozegrać z racji tego, że na Apex. Omni mamy po prostu ich więcej. Przechodzimy sobie do kolejnych rzeczy. Tutaj z prawej strony mamy takie koło zębate, w którym możemy sobie wybrać, co chcemy zobaczyć na naszym wykresie oraz jaki layout chcemy zobaczyć. Możemy sobie tutaj wybrać kolor, czy wersję klasyczną kolorów, tak jak w TradingView, czy może bardziej unowocześnioną, tak jak widzimy to w tym momencie. Wybierzmy sobie klasyczną i w tym momencie widzimy, że możemy sobie również zmienić preferencję kolorów. Następnie poniżej mamy wykres zbliżony do wykresu Trading View. Tutaj możemy sobie wybrać timeframe, który chcemy obserwować, następnie czy wykres ma być liniowy, czy słupkowy lub jeszcze jakiś inny, możemy dodać swoje własne indykatory, no i oczywiście zawierać transakcje właśnie poprzez taki bardzo szybki panel transakcje z marketu, czyli jeśli teraz chcielibyśmy sprzedać, no to klikamy market sell i w tym momencie oczywiście ustawiając odpowiednią ilość, wartość tej pozycji, będziemy wchodzili w danego trejda Zostając jeszcze tutaj w tym miejscu, widzimy jeszcze coś takiego jak death, czyli to pokazuje nam sytuację. Jaka jest różnica pomiędzy orderami long a orderami Short? Oczywiście poradnik w jaki sposób z tego korzystać będzie również na naszym kanale. Jest to nic innego jak przedstawienie orderbooka, czyli korzystanie z orderbooka również może dać pewną przewagę. Następnie funding rate, czyli to co przed chwilą omawialiśmy, szczegóły dotyczące danego coina, który wybraliśmy. Przechodzimy sobie już teraz do prawej strony, no i właśnie widzimy orderbook, możemy sobie to posegregować po wielkości tych zleceń, no i na ten moment też jesteśmy w stanie wyciągnąć pewne informacje. O tym będzie mowa w kolejnych poradnikach. Następnie z prawej strony mamy już typowo tradingowy panel, i to jest dla nas coś, na czym należy skupić największą uwagę. Zaczynając od lewej strony, mamy zlecenie limit, czyli przy jakiej cenie, tutaj order price, chcemy. Zakupić lub sprzedać bitcoina. W tym wypadku możemy zrobić zalecenie na powiedzmy 61,600. Chcemy 25% naszego całego portfolio przeznaczyć na to, żeby zbudować pozycję sell short. Jednak zanim to klikniemy, ja polecam Tobie, kiedy wchodzimy w pozycję sell, kliknąć sobie tutaj. Ten box sell short with TP and SL, i możemy sobie od razu tutaj zaznaczyć stop lossa, ponieważ zarządzanie ryzykiem jest kluczowe w tradingu. Jeśli będziesz potrzebował wiedzy z tego zakresu, to nawet przed chwilą pokazałem Ci, gdzie możesz znaleźć na naszym Discordzie właśnie ten poradnik, jak tym ryzykiem zarządzać. I już tutaj, zanim wystawisz zlecenie, możesz tego SL-a sobie ustawić. Tak samo w przypadku pozycji długiej, czyli pozycji long, kiedy będziesz chciał w taką pozycję wejść, klikasz sobie właśnie tutaj, w tym miejscu i zaznaczasz sobie stop lossa i take profit, przy którym zlecenie ma zostać zrealizowane. Wybierając zlecenie limit, również polecam zaznaczyć tobie post. Only, żebyś był pewien, że to zlecenie nigdy nie będzie wykonane jako market, czyli zaoszczędzisz na prowizjach. No i kiedy już mamy coś takiego napisane, powiedzmy, że nasz SL w przypadku tej transakcji 61,600, to nasz SL będzie na 61,800. Oczywiście to jest na ten moment zupełnie przykładowe i nie ma związanego nic z ryzykiem i zarządzaniem swoimi pieniędzmi. Klikamy sell short, sprawdzamy tutaj. Oczywiście potwierdzamy tego boksa, no i widzimy, że już już na wykresie pojawił się nam nasz limit order. Teraz przechodzimy do zlecenia market, czyli zlecenia, które będzie brane właśnie po aktualnej cenie na rynku. W tym wypadku ta cena jest 61,509. I teraz polecam Tobie, wcześniej mieliśmy tutaj BTC. Możemy podać ilość bitcoinów albo część bitcoina, jaką chcemy zagrać. Klikając sobie te strzałeczki, możemy wybrać, że będziemy operowali na USDT. I teraz polecam Tobie po prostu skorzystać z tego suwaczka i obserwować to, co dzieje się właśnie na tych przyciskach, ponieważ na tych przyciskach jest pokazane, jaką realną część twojego kapitału zaangażujesz w danego trade'a, więc jeśli wybierzesz 24% twojego konta aktualnie, no to to będzie 8,2 USDT, które będzie w tej transakcji. Oczywiście to będzie się zmieniało w sytuacji, w której będziesz zmieniał dźwignię, ale o dźwigni powiemy sobie za chwilę. Więc powiedzmy, że teraz chcemy zaangażować 8,29 USDT, pamiętając o tym, że mamy tutaj jeszcze takie dwie możliwości, buy long with TPSL i sell short with TPSL. Gdybyśmy teraz obstawiali pozycję krótką, no to mamy sell short w TPSL i ustawiamy sobie jakiegoś stop lossa, tak jak to omawialiśmy wcześniej. Tak samo w tym wypadku buy long w TPSL, również ustawiamy sobie stop lossa, ponieważ zarządzanie ryzykiem jest kluczowe dla naszej rozgrywki i również możemy ustawić sobie take profit. W wypadku, kiedy mamy to ustawione, po prostu klikamy sell short, ale jeszcze chcę zwrócić uwagę Tobie na jedną rzecz, że mamy tutaj informację, że być może w pierwszym momencie, w którym klikniesz właśnie jeden z tych przycisków, transakcja może zostać odrzucona z tego względu, że na giełdach zdecentralizowanych jest Trochę mniejsza płynność na giełdach scentralizowanych, przez co trzeba chwilę poczekać na realizację swojego orderu. Zobaczmy jak to będzie tym razem. Klikamy sell short, oczywiście potwierdzamy, czy wszystko jest ok i klikamy confirm i w tym wypadku akurat udało nam się zająć taką pozycję. Dodatkowo mamy jeszcze krótki samouczek, o którym za chwilę sobie opowiemy. Jesteśmy teraz w pozycji krótkiej. Następnie conditional market nie będziemy o tym rozmawiać, ponieważ są to rzeczy dla zaawansowanych niepotrzebne na ten moment. To co ważne, to to, że chociażby na bitcoinie mamy możliwość gry lewarowanej i skorzystania z tzw dźwigni Tak naprawdę dźwignia nie ma znaczenia, jeśli masz odpowiednie zarządzanie ryzykiem wdrożone do swojej strategii tradingowej. Jeśli takiego nie masz, potrzebujesz się tego nauczyć. Jak widzisz, dźwignia tutaj maksymalna na Bitcoinie to 50X, co oznacza, że Twój 1 dolar jest wart 50 dolarów, czyli pożyczasz od giełdy 50 razy więcej. No i to wiąże się z pewnymi konsekwencjami. Jednak daje ci tylko taką możliwość. Zobacz, wcześniej wzięliśmy tutaj to na około te 24% konta, i co prawda teraz nam się pomniejszyło equity, więc to oznacza, że teraz jesteś w stanie zagrać 50-krotnością swojego konta. Jednak to też oznacza, że jeśli cena ruszy się o 2% w przeciwną stronę do tego, co ty założyłeś, to twoja pozycja zostanie po prostu w pełni zlikwidowana, więc musisz wziąć to pod uwagę. To jest aspekt, który będzie omawiany na pewno w kolejnych poradnikach, czyli jak korzystać z dźwigni i wyliczać swoje money management. Kiedy mamy już pozycję, no to możemy teraz tą pozycją zarządzać, więc zjeżdżamy troszeczkę niżej i widzimy panel Positions Close, Active Conditional Field and Order History. Teraz widzimy, że mamy otwartą pozycję Bitcoin USDT w shorcie, właśnie na dźwigni razy 50. Tutaj mamy wielkość tej pozycji, jaka jest jej wartość, w jakiej cenie weszliśmy, czyli entry price, następnie liquidity price, czyli to jest cena, przy której nasze konto zostanie wyzerowane. Więc na ten moment, jeśli Bitcoin doszedłby do 80 600, nasze konto zostanie wyzerowane. Następnie widzimy, jaki mamy niezrealizowany zysk na tej pozycji, którą możemy sobie udostępnić, chociażby na Discorda i pochwalić się swoim wynikiem, albo możemy też dodawać w tym miejscu również, tak samo jak wcześniej. Tutaj możemy również tutaj po otwarciu pozycji dodać TP i SL. I tutaj sobie ustawiamy, przy jakiej cenie, na przykład tutaj przy cenie 50 tysięcy dolarów, bo my obstawiliśmy sobie shorta, że cena będzie spadać. Chcemy zrealizować 50% swojej pozycji, to samo zostanie, widzisz, tutaj obliczone. No i możemy oczywiście ustawić swojego stop lossa, który powiedzmy będzie na 65 tysiącach, i wtedy 100% mojej pozycji ma być zamknięte. Klikamy CONFIRM, no i na ten moment mamy mamy wszystko zaznaczone, widzimy gdzie jest nasze wejście, zerkniemy sobie teraz również, żeby zobaczyć naszego stop lossa, widzisz SL jest w tym miejscu, no i take profit jest w okolicy 50 tysięcy dolarów, tak wygląda cały ten panel, tutaj mamy dodatkowo możemy sobie kliknąć details, jak to wygląda, żeby sobie przypomnieć co ustaliliśmy, teraz przechodzimy do sekcji close by, już na nowym zleceniu bo potrzebowałem przerwać nagrywanie, no i teraz close by limit, czyli możemy sobie zaznaczyć, że przy cenie powiedzmy, jeśli jesteśmy w pozycji krótkiej przy cenie 54 tysięcy zamknij mi całą moją pozycję. Oczywiście tutaj możemy używać słowaczka. Klikamy sobie confirm i na ten moment takie zlecenie zostało wystawione. To jest odpowiednik zlecenia take profit. Następnie możemy zamknąć sobie close buy z marketu, gdybyśmy chcieli zamknąć w tym momencie tą pozycję albo określoną jej część przy aktualnej cenie. Bo kiedy kliknę market, pojawi mi się teraz, jaka część mojej pozycji ma zostać zamknięta i mogę sobie wybrać, że na przykład teraz zysk na koncie mnie zadowala. Z tej pozycji, więc chcę sobie zamknąć 50%. Kiedy zaznaczę 50%, to zostaje automatycznie obliczone. Klikam confirm i zobaczcie, że tutaj z 0,07 zaraz pomniejszy nam się do 0,003, no bo było to niejako gdzieś tam 50% bez dodatkowych miejsc po przecinku. I właśnie tak wygląda cały panel zarządzania swoją pozycją cały panel tradingowy. Jedyne, czego potrzebujesz, to praktyki, odpowiedniej psychologii i umiejętności zarządzania swoim ryzykiem, żeby umiejętnie poruszać się po rynkach kryptowalut. I oczywiście, Przypominam Ci jeszcze o bonusach dla pierwszych 100 osób, o których mówiłem wcześniej, ponieważ dla pierwszych 100 osób za samo podłączenie portfela do tej giełdy, czyli niejako rejestrację na niej, dostaniesz 10 dolarów. Wszystkie szczegóły znajdziesz w opisie pod tym filmem oraz drugi bonus, czyli dla osób, które zdobędą 10 milionów wolumenu tradingowego, to wcale nie jest tak dużo, grając na dźwigni z łatwością, pokażę na Discordzie, jak to zrobić. Możesz otrzymać 100 dolarów bonusu na swoje konto, więc jest o co walczyć. Jedna rzecz, jedynie pierwsze 100 osób. Wszystkie szczegóły w opisie pod filmem, a my przechodzimy sobie do najciekawszej, najbardziej przyjemnej kwestii, jeśli chodzi o trading, czyli do wypłat. Kiedy chcielibyśmy wypłacić pieniądze na nasz portfel, po prostu szukamy sobie już nawet z panelu tradingowego znaczka przycisku Withdraw, wtedy klikamy sobie Withdraw, wybieramy oczywiście stablecoin, na którego chcemy wypłacić, sieć, po której ta wypłata ma być wykonana oraz zaznaczamy sobie, że na przykład chcemy wypłacić 10 dolarów i tutaj zwracamy uwagę na fee. Jak widzimy, opłata za to jest 1 dolar, więc jeśli chcielibyśmy wypłacić 10 dolarów, to z naszego konta zostanie wyciągnięte 11, żeby pokryć koszta transakcyjne. Klikamy Confirm Withdrawal i mamy w tym momencie informację, aby potwierdzić to i czekamy po prostu na pieniądze na naszym koncie. Druga opcja to kiedy jesteśmy w dashboardzie, również znajdziemy tutaj taki duży przycisk Withdraw i działa to na takiej samej zasadzie. Oczywiście wybieramy znowu stablecoin, którego chcemy wypłacić, wybieramy sieć, po której chcemy go wypłacić, ilość i klikamy Confirm Withdrawal. Jeśli potrzebujesz więcej informacji, wszystkie linki Linki znajdziesz w opisie pod tym filmem. Ja proszę cię, żebyś dał mi znać w komentarzach, czy ten poradnik był dla ciebie przydatny. Zachęcam cię do dołączenia do naszej społeczności i do następnego. Ciao!